Tabla obecny w tej chwili jest znakiem historii i tradycji szkoły powszechnie znanej jako Wejherowska samochodówka. To on połączył na zawsze tych, którzy opuścili już ich drogi oraz obecne i przyszłe pokolenia uczniów, nauczycieli, pracowników i wiernych przyjaciół szkoły. To bez wątpienia symbol trwania w szkole takich wartości jak szacunek wobec historii i tradycji polskiego narodu, równość, honor, braterstwo i tolerancja. Sztandar, który dzisiaj żegnamy, od 1982 roku reprezentował naszą społeczność podczas ważnych dla nas uroczystości i wydarzeń, tych o charakterze patriotycznym i tych, które należało uświetlić. To on był zawsze świadkiem wielu wspaniałych chwil, osiągnięć i sukcesów, chwil radosnych i smutnych. Zobowiązywał do rzetelnej nauki, miłości do ojczyzny i szacunku dla pracy. Fundatorami sztandaru zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie są starosta wejherowski Gabriela Iziusz i prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Kildera. Gwoździe fundacyjne znajdują się już na drzewcu sztandaru. Nowy sztandar zachowuje w pełni symbolikę sztandaru zespołu szkół samochodowych. Jedyną różnicą jest zmiana nazwy szkoły. W skład pocztu sztandarowego zespołu szkół samochodowych wchodzą obecni nauczyciele, a byli absolwenci szkoły. Pan Maciej Lewiński, pan Bogdan Czemkowicz, pan Łukasz Maj. Baczność. Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru wysłał. Obydwa sztandary skrzyżowane w geście symbolicznego dotyku insygniów, najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego, a następnie orłów na szczytach drzewców, symbolizują przekazanie mocy nowemu sztandarowi. Ten znak jest wyrazem ciągłości tradycji naszej szkoły, pokoleń naszych nauczycieli i uczniów. Proszę o przekazanie sztandaru. Strzeżcie koloru tego sztandaru jak średnicy oka. Przyrzekamy, że